Ostatni dzień rajdu Dakar. 9000 km w skrajnie ekstremalnych warunkach. Mogło dać w kość, ale nie zniechęcić do kolejnego startu. To jest rajd, który albo się kocha, albo nienawidzi i wtedy na pewno się nigdy nie wraca. Ale zazwyczaj wszyscy jednak wracają. To jest jak narkotyk. Bardzo wciąga. Jeżeli ktoś raz spróbuje, zawsze wraca. To mój 22 rajd. A jaki jest sekret właśnie tego uzależnienia do Dakaru? Sekretem jest to, że zawsze są to tak długie zawody, które trzeba idealnie przejechać, a nigdy się ich nie da idealnie przejechać, bo zawsze ktoś ma jakiś problem, błąd czy coś się dzieje, więc zawsze za rok ktoś myśli, że się te błędy po prostu poprawi. Dakar przyciąga także miliony widzów. Relacje z rajdu oglądano w 190 krajach. 10 ciężarówek ze sprzętem, 4 satelity, 3 helikoptery, kamery na biwaku i na odcinkach specjalnych. Tysiące godzin nagranego materiału trafia potem do rąk montażystów i nie zawsze musi być poważnie. Że są słabszą pszczą. Dakar jest piekielnie trudny, ekstremalnie niebezpieczny, największy, ale na myśl o nim i tak zawsze pojawia się uśmiech na twarzy. Do zobaczenia za rok.